Ona, nie możesz dowiedzieć, że go kocham. Matko Boska, Lilka! Mama, mama, widzisz mnie? Ale już jestem zmęczona. Lenko, wychodzisz gdzieś? Akurat umówiłam się dzisiaj z Rozalią. Cześć, siostra! Hej, Lilka. Co tam robisz? Mama, co dzisiaj na śniadanie? Nie wiem, wiesz, za chwilę wychodzę do pracy. Może Lena zrobi ci coś do jedzenia? Ale Lena! No Lena, ona umie gotować. Okej, okay. Hihihi, poproszę ją, żeby zrobiła słodycze. Wychodzę. Lena, stop! Co się dzieje? Zrób siostrze śniadanie. Okej, okay, już. Co jedzą pięciolatki? Owsianka. Co to jest? No dla ciebie śniadanko, proszę. Już proszę, jedzenie dla księżniczki. Mam cię jeszcze wziąć na ręce? Chodź, siadamy. Dziękuję. W sumie to nie jest złe. No widzisz, mówiłam. A teraz wychodzę z Rozalią. Już na mnie czeka, jeszcze będziesz się spóźnia, a ja nigdy się nie spóźniam. Czyli robię swoją estetik rutynę o 5 rano, to jakbym się miała spóźnić? Ale pyszna owsianka. Hihi, ale wiem, gdzie mama chowa słodycze. Zjem sobie. A jednak to ja muszę na nią czekać. Cześć. O, cześć. To co, wychodzimy? Jasne, jasne, że wychodzimy. A tak w ogóle to uczyłaś się już na sprawdzian? Jaki sprawdzian? No nie mów, że zapomniałaś o sprawdzianie z biologii. Przecież jest poniedziałek, a dzisiaj jest już sobota. O, no wiesz, obawiam się, że zapomniałam. Och, Rosie. Trudno, zapraszam cię do domu, możemy się razem pouczyć. O, to super. Dobra, to chodź. O, autobus już jedzie. A w ogóle Lena opowiada, jak tam u ciebie. A, no wiesz, musiałam zrobić mojej siostrze rano śniadanie, bo ona wychodziła do pracy. Wiesz co, czasem jednak ci nie zazdroszczę, że masz rodzeństwo. Szczególnie młodsze rodzeństwo, to jest trochę męczarnia. Ale w sumie to ja bardzo lubię małe dzieci. No, ja też, ale jak są niegrzeczne, to nienawidzę. Oj, tu już przystanę, chodź, wysiadamy. A, zobacz, jakie fajne rzeczy mają tam na wystawie. No faktycznie ładne. Wchodzimy? Tak. Dzień dobry, czy w czymś mogę pomóc? Dziękuję, na razie nie trzeba. Stara, obczaj ty torebkę, zobacz. Gabrielowi by się spodobała? Co? Gabrielowi by się spodobała? Ale przecież... Nie, myślę, że bardziej by mu się spodobała ta brązowa. On nie lubi, gdzie jest za dużo kolorów. On bardziej lubi dopasowane do siebie kolory, a nie taką mieszaninę wszystkiego. No nie wiem, a ty się tak na nim znasz? Ona, nie możesz dowiedzieć, że go kocham. Może wejdźmy teraz do sklepu z ubraniami, okej? Super, świetny pomysł na uniknięcie tematu. Gadaj, o co chodzi? No przecież o nic nie chodzi, po prostu zmieńmy sklep i tyle. Ach, no dobra, jak musisz. To Zalia, powiedz mi, czemu jesteś taka teraz niemiła? Ja niemiła? No przecież nie. Tylko zazdrosna? Też nie. Chodź, oglądajmy ubrania. Wybraliśmy się razem, bo jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. I teraz byśmy się musiały kłócić. No w sumie trochę bez sensu. Jakie piękne. Zobacz, ile perełek dorwałam w tych regałach. Wow, piękne. No, to idę przymierzyć. Okej, a ja mogę ocenić twoje outfity. Jasne, to będzie najlepsza opcja. Okej. Numer 1, jak wyglądam? Wow, taki szkolny. No, taki brązowy, idealny do szkoły właśnie. Prześliczny, taki bardziej na lato, na upalne dni. Ładny ci we fioletowym. O, dzięki ci. Numer 3. Wow, taki all I want for Christmas is you. No, totalnie, najbardziej mi się podoba. Dobra, przebieram się i wszystko kupuję. Hehehehehe. Taka ciuska dziubek ma, taka ciuska skrzydła ma i ogonek też ma, kwia, 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 kwia. 3, 2... Matko Boska, Lilka! Lilka! Lilka, nie możesz sama wchodzić na tą trampolinę, a tym bardziej sama pływać. Ale ja przecież umiem! Ale przecież masz 5 latek, co jakby ci się coś stało? Chodź. A gdzie ty byłaś? Ty też nie jesteś dorosła, żeby teraz łazić wszędzie. Ale ja mam 15 lat, a ty masz 5. Chodź, osuszysz się trochę. Pływałaś w basenie, przyznaj się. Tak! Matko Boska, naprawdę? Ale że w tym stroju? O, no właśnie, zapomniałam stroju kąpielowego. Lilka, to chodź, popływamy razem, zanim mama wróci. Przebierzemy się razem w stroje. Uwaga, teraz ja skaczę. 3, 2, 1. Wii! Pięknie, siostra, pięknie! Lena, patrz, co robię! Lena, patrz! Lena, patrz! No już! Pokaż, co tam umiesz, Lilka. Zobacz, przepłynę cały basen. Widzisz mnie? Widzisz? Widzisz? Widzę cię! Jestem! Super, Liluś! A ścigamy się? Okej. Kto pierwszy przepłynie cały basen? Ej, ale jeszcze start nie powiedziałaś! No już!
3, 2, 1, start! Jestem pierwsza! Ej, to jest nie fair! Ja jestem młodsza, powinnaś mi dać wygrać! No ale sama powiedziałaś, żebyśmy się ścigały, to nie muszę ci dawać wygrać. Jestem dziewczynki, Lilka! Lilka, gdzie ty jesteś? Pewnie w pokoju się bawi z Leną. Lena! Dobra, idę do łazienki, na pewno gdzieś są razem. O, tam jest Lilka w basenie! Mama, mama, widzisz mnie? Widzę cię, skarbie, widzę! Cześć, dziewczynki! Cześć, mamo! Okej, wieczorny skincare, snapik. Cześć! Lilka, co ty tutaj robisz? Jeszcze w stroju kąpielowym. Jasne, tylko pod warunkiem, że zmienisz strój, bo masz dalej na sobie strój kąpielowy. No ale przecież jestem sucha, no zobacz. Dobra, suchutka, możesz ze mną spać.